Hejka, to Milenka. Hejka, to Milenka. Fajnie, że jesteście. W tym odcinku zabieram was do zimowego zakątka. Teraz idziemy po jedzonko, żeby nakarmić zwierzątka. To lecimy. Sklepik już mamy tam na prosto. To wchodź już. Tam już Marcysia jest w środku. A Marcysia coś sobie wybrała, czy jeszcze nie? No, wchodź. Jesteśmy już w sklepie. Zobaczcie, co zobaczyłam. Tutaj mamy żabkę na świeczkę. Tutaj mamy kubek piesio. A tam na koniec jest świnka kubek. No. Są takie pamiątki, można sobie kupić. A to jest do picia? Oczywiście. No, wie, że można się takiego kubeczka świnki napić. Ona ma oczka i taki dziubek. No, taki jak ryjek, właśnie, ryjek taki ma, no. To my już idziemy po pokarm. No to chodź teraz po pokarm już powiedzieć pani. No, pani już naszykowała się też. Dziękujemy bardzo. Do widzenia. Pokażesz nam, co tam dostałaś w tym pokarmie? Co tam jest, co? Takie gotowe pokarm. No, chodź. Pierw nakarmi zajączki. No, czekają już, zobacz jak idą. Martysiu, chodź tu do nas. Ale dużo. Będzie jadł? O, zobacz jak jedzą. Ej, nie pchajcie się. O, zobacz, chodź Martysiu tutaj do nas. Dajesz pokarm, masz? No, daj już tutaj. Zobaczcie, ile tutaj jest zajączków przyszło do dziewczyn. Ale się pchają tam. Super, super. Małych, są trzy malutkie aż są? Aha, bo to jest jeden. No, daj Marcisiu. Zobacz jak jedzą. One chyba są bardzo głodne. Koko! Koko słychać, no? No to idź dać. O, i jeszcze kolejne lecą. Mama! No, ale u Marcysi jedzą. Zobaczcie, jak u Marcysi jedzą. Robią chrup, chrup, chrup. Mama, je! No, daj jeszcze, daj. Puśćcie miniatureczkę. Ale one się pchają. No. Teraz czas na inne zwierzątka. Dobra, rzucę jedno. No. Zjedzą? Zje czy nie zje? Zje? Nie zje. Widzisz, szkoda im wrzucać. Koko tu jest, no. Tu jest kur. Zobaczcie, jak pochowane są te kury. Co, Milenka? Wszędzie są kury. Marcysia chce pokarm od ciebie. Daj jej jeden. Co to tam słyszysz? Proszę. No i chodźcie dalej. Ona chce to dać kurom. Może jedzą. Chodź kuskom damy. Chodź na razie kuskom damy. O, widać go. Daj mu. No, połóż mu. Może weźmie sobie. No. Przyjdzie ten zajączek? Nie wiem. O, widać go. Zobaczymy, czy zje. Widzicie, jak czatują już kozy na to wasze jedzenie. B. One już czekają, żeby dostać. O, wyszedł ten zajączek. Już porwał. No. Zjadła? No to też głodna. Ale się boi. Zobacz, jak czatują tutaj te zwierzątka. A co wy chcecie? Tutaj daj, tutaj, no. Daj kusce jedzonko. Daj Marcysia kusce, dasz? Nie. Kusce nie chcesz dać? Jakby chciał dokładnie, to ja mu dam jedno jeszcze. A ciebie koza pilnuje. Zobacz, jak ona ciebie pilnuje. No. Widziałaś, jak cię pilnuje? Ta będzie za tobą chodzić. Jeszcze tej dam. Jeszcze tutaj dajesz, no. A ty daj dzióbka. Ona też chce dostać, widzisz? Boże, mnie polizała. Polizała cię, spadło jej tutaj. Chodź jej poprawić. A mnie tu hop. Daj Marcysi znowu jedzonko, bo ona komuś już dała. No, idziesz Marcysiu dalej? Ale one się tu cisną i są bardzo głodne. No, zobacz jak chcą jeść od ciebie. Wiesz, bo ja mam worek i dlatego one do mnie przychodzą. Jak ja gdzieś pójdę z klatki... No, one za tym workiem chodzą, za tym twoim jedzonkiem. Poczekajcie. No. Ja tutaj zostawię worek. Dajesz im jeszcze? Masz. No, one są bardzo głodne. Daj się tu pogłaskać ucho, dawaj. Dasz? One do Milenki wolą iść, bo Milenka tam ma coś dobroci same. A tu jest Marcysia. Marcysia, ty karmisz zwierzątka? Dałaś już jeść? Co? Gdzie masz jedzonko? Chcesz pogłaskać, tak? No to głaskaj. No, Marcysia się trochę boi. Ale ty masz uszy, chodź tu. Milenka, zobacz tą. Jakie ona ma uszy. Widziałaś, jakie ma uszy? A ta też ma takie. Tylko jest mniejsza. Ona chce jeść. Zobacz, jak za twoją rączką chodzi. Masz coś? No mam. Od królika. No. Jeszcze dajesz? Którego chcesz? Ale cię oblazie, co? Znaczy nie chcę puścić, zobacz. Zatukowała mnie kuska i idę teraz na króliczkę. Co tak rogami cię uderzyła troszkę w nóżkę, co? I Milenka się troszkę popłakała. Ale już jej nie damy więcej jeść, idziemy teraz na króliczki. Co, Milenko? Uśmiechniesz się do nas? Nie uśmiechniesz się, smutno ci? No chodź, nic nie masz tam na nóżce, mama patrzyła, wiesz? Chodź, Milenko, też, zobacz, jak jedzą tutaj. A opowiesz tacie tą historię? No bo mnie zaatakowała koza. Koza cię zaatakowała? Drogami! Co, drogami cię bam bam zrobiła? No i Milenka się rozpłakała, bo ją trochę podrapała tam przy nóżce. I wracamy do naszych króliczków znowu, nie? Teraz ja na przerwę i jem to. I jesz sobie Kinder Niespodziankę, no. Ale Milenka wcina nie umiała wyciągnąć i teraz zobaczymy, czy ma siłę, żeby to otworzyć. Zębami? No. Ja cię kręcę. Ty oszalałaś. O, coś do układania mamy. Pokażesz na instrukcji, co to jest? Chodź, zobaczymy na instrukcji, co ci się trafiło. Chyba jakaś pierdołka, coś mi się wydaje. A tobie? Mhm. Coś do kręcenia ci się chyba trafiło. Ja wiem co. Co to jest? Takie coś do kręcenia. No też tak właśnie uważam. Czasami się fajne rzeczy trafiają w tych kinderkach, a czasami właśnie takie do układania i przeważnie my mamy do układania. Co, Milenka? Ja umiem to złożyć. Umiesz złożyć? Kręci się to już? Jeszcze nie, bo jeszcze jeden. Jeszcze jeden ci brakuje? No to... No i co teraz? Aha, i się tak kręci, no. To zjadaj czekoladkę i idziemy dalej. A wy nam napiszcie w społeczności, czy też kupujecie sobie kinderki. Hejo, hejo, gdzie teraz idziemy, co? Idziemy coś jeszcze zobaczyć? O, jak sobie idzie? Maszerują, co? Właśnie. A tutaj mieszkają. No. Chodź, chodź, chodź. Chodź. Milenka teraz biegnie się pokręcić. Zobaczcie, jaką tutaj mamy huśtawkę. Gdzie siadasz? Tu siadasz? A wsiadać ze mną? No, z tobą mają wsiąść? No to co, to kręcimy? No to ja tutaj muszę odpychać. Dziewczyny, uhu, ręce do góry, dziewczyny.